Stumy, pan radny Stronicki, pan radny Schmidt, pan radny Rokowski, pan radny Szymejko, pan radny Cprzycki, pan radny Raszkiewicz, pan radny Rękiewicz. Zielony posłów. Radny Rękiewicz. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Koleżanki, Koledzy Rady, Szanowni Goście. Panie Prezydencie, zwrócili się do mnie przedsiębiorcy, głównie ci, którzy zajmują się robotami ziemnymi w mieście, ale również coraz częściej przewija się zapytanie inwestorów, którzy rozpoczynają inwestycje w mieście z prośbą o wskazanie legalnych miejsc składowania ziemi. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni i Zgromadzeni Goście. Program dzisiejszej sesji jest bardzo napięty, więc ja w krótkich żołnierskich sformułowaniach przekażę swoje myśli, ale zaznaczam, że nie będą to rozkazy, żeby się tą świadomością nie kojarzyło. Panie Prezydencie, ja tutaj chciałem wystąpić w roli lobbysty i nie będę się tego wstydził. Chciałbym Pana poprosić w imieniu grupy radnych, wielu radnych, bo i z Komisji Sportu oraz Pana Radnego Zbigniewa Dąbrowskiego, jak sądzę. Tak, Panie Zbigniewie. Nie, ja wiem. Chodzi o budowę boiska przy szkole nr 13. Chodzi o Orlinia. To nie będzie nic złego, nie będzie się Pan musiał wstydzić, Panie Radny. Otóż, praktycznie rzecz biorąc, teren, który w Olsztynie znajduje się za torami, jest sportową pustynią. Jest sportową pustynią. Są nieliczne wyjątki, jeśli chodzi o inwestycje miejskie. Takim chwalebnym wyjątkiem jest Orlik przy Szkole Podstawowej numer 9. Przez nie tylko w Olsztynie.
Mam informację, jeśli to jest błędna, to będę się cieszył z tego powodu, ale jeśli to jest informacja prawdziwa, to jest to niepokojące. Mianowicie był dobry zwyczaj, że wszystkie plaże, niezależnie od tego, zwane dzikimi czy też miejskimi, były zawsze objęte opieką ratowników. Mam informację, że w tym roku tych ratowników ma nie być na plażach poza miejską. Jest to narażenie na niebezpieczeństwo mieszkańców. Przecież nad skandą ludzie będą przychodzili na pewno i trzymali tam ratownik. W Budkowie na plaży, gdzie mieszkańcy sami tę plażę przejeżdżają, też będą ratownik. Też nie będę wliczał, gdzie jeszcze, ale o tym wiadomo jest. Moje pytanie kieruję do pana prezydenta już. Panie prezydencie, na ostatniej sesji rozmawialiśmy m.in. o składzie komisji mieszkaniowej. Chciałbym zapytać, dlaczego do tego składu zostali powołani przedstawiciele społeczni? Przewodniczący, panie prezydencie, państwo radni, szanowni mieszkańcy. Kilka pytań, bardzo szybkich. Ostatnio media donosiły o informacjach, jakie pokazały się w protokole kontrolnym przeprowadzanym przez NIK w związku z wykonywaniem inwestycji przez samorządy dotyczące szczególnie infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Moje pytanie zatem brzmi, opierając to pewnym swoim doświadczeniem, niestety niezbyt dobrym, a mianowicie ulicą Barnowską, która wielokrotnie na tym planie się przewijała. Od 3 lat staramy się, nawet jedną z interpelacji w tej sprawie przedstawiamy odnośnie naprawy gwarancyjnej tej ulicy. Dostałem informację z zapewnieniem, że ta gwarancyjna sprawa zostanie naprawiona. Mamy już zaraz maj. Nie widziałem żadnego z panów, którzy by nam starali się chociaż pewne rzeczy w związku z tym określić. Nawet żeby pan prezydent osobiście zajął się tą sprawą w podobny sposób, jaki miał na ulicy Sielskiej, znacznie spraw gwarancyjnych, bo zaraz termin upłynie, a my od 3 lat nie możemy się doprosić o dokonanie poprawek gwarancyjnych w związku z inwestycją, która była dofinansowana z budżetu Olsztyna. To jedna sprawa. Druga sprawa dotycząca odpadów, to chciałem przeprosić, że nie złożyłem interpelacji, ale w bardzo krótkich słowach poproszę o wycofanie się z deklaracji dotyczącej parcia w kierunku sporu sądowego z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a teraz wytłumaczę dlaczego. Patrząc na oszczędności, jak i dzięki działaniom społeczników i osób zaangażowanych w ten sposób my jako mieszkańcy uzyskaliśmy, na etapie początkowych rozważań dotyczących spalarni mówiliśmy o kwotach 314 zł za tonę. Przy tym rozwiązaniu, które jest teraz obecnie proponowane, mamy cenę w wysokości 245 zł za tonę, co daje nam 69 zł za tonę oszczędności przy tej ilości odpadów, które wytwarzamy. To mamy już 2 miliony oszczędności w związku ze zmianą samego trybu i sposobu unieszkodliwiania tych odpadów i inwestycji, jaka ma być przedstawiona, ponoszona przez miasto. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Państwo Radni, Państwo Gości. Ja mam 3 sprawy związane ze Starym Miastem. Pierwsza sprawa w kontekście programu estetyzacji naszego miasta, a zwłaszcza Starego Miasta. Otóż jest to sprawa, którą ja kilkakrotnie już w poprzedniej kadencji występowałem, ale jak to są kwestie kwestie. A to wydaje mi się, że jest bardzo prosta i do rozwiązania. Mianowicie na budynkach Starego Miasta są żółte skrzynki energetyczne, które metodycznie zaklejane są przez informacje o rozmaitych imprezach klubowych. Wygląda to bardzo brzydko, a w momencie, kiedy zaczyna deszcz padać, kiedy jest wiosną, one odklejają się, wiszą, to wygląda to naprawdę ohydnie. Na wszystko. Przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo,
dwa tygodnie temu, tydzień przed świętami, miało miejsce podpalenie trawy na tak zwanym poligonie, albo jakby to powiedział, starej strzelnicy na pieczenie. Pożar był bardzo intensywny, duży i brakowało niewiele, aby zapalił się lasek pieczewski, tak zwany pieczewski, 20 hektary lasek. Tam jest od tego lasku jest około 20-30 metrów do budynku całej dzielnicy tej Pieczewo, ulica Trampowska, Żelazkiego i okolicy. Chciałbym tutaj prosić pana prezydenta o wyjaśnienie tej sprawy i ewentualnie zainteresowanie się. Straż pożarna jeździła w koło tego całego pogorzeliska, tego pożaru, półtorej godziny, nie mogąc znaleźć dojazdu do tego miejsca. To jest po prostu dla mnie sprawa niebywała. Jak to jest możliwe, że strażacy, którzy tu nam przedstawiają takie swoje piękne, multimedialne, różne prelekcje czy pokazy, gdzie jakby pokazują swoją wybitny profesjonalizm i przygotowanie do pożaru. Półtorej godziny jeździli wokół, właściwie w centrum miasta, w centralnej części miasta do pożaru.